Cześć, witam Was 27 lipca o godzinie tak naprawdę już 18-19. Dzisiaj mam dla Was taką ciekawostkę, ponieważ ja tutaj na tej mojej pasiece eksperymentalnej, testowej, robię takie różne śmieszne bądź nieśmieszne, ale ciekawe testy. I dzisiaj chciałem Wam pokazać w kolejnym filmie taki test, który zrobiłem u siebie na pasiece, a mianowicie chodzi o pana Barciaka, czyli o owada, który można by było zadać pytanie, tak jak było wcześniej w fiszce, czy to jest przyjaciel pszczelarza, czy to jest pożyteczne stworzenie, czy jest to dla nas szkodnik. A ostatnim odkryciem było to, że wcina plastik. Tak, plastik, nie przesłyszeliście się. Wcina folię, wcina plastik, żywi się tym, wydzielając przy tym bardzo specyficzną substancję, zwaną alkoholem. I to jakby skłoniło mnie do tego, żeby tego owada sobie troszeczkę bardziej przyjrzeć mu się. On u mnie występował w Oszczynie, czasami trafiałem go gdzieś w ulu. To nie jest dla mnie temat obcy, ale chciałem go wyhodować, tak? Czyli stworzyć jakby mu warunki do tego, żeby ten owad mi wyhodował się w danej specyficznym atmosferze, otoczeniu, dać mu warunki do wzrostu i do rozmnażania się. I postanowiłem coś takiego zrobić na podstawie mojego ula, który gdzieś tam posiadam. Zrobiłem mu odpowiednie warunki i chciałem stworzyć i zobaczyć, czy rzeczywiście ten owad wcina plastik. I teraz pokażę Wam, co z mojego badania testowego wyszło. To badanie trwało około 2 miesiące. Tyle mniej więcej upłynęło czasu od momentu, kiedy postanowiłem to zrobić. Skonstruowałem ul, włożyłem jakby pożywkę dla tego owada. Zabezpieczyłem ten ul w taki sposób, żeby Barciak się rozwijał, żeby nie było ingerencji z zewnątrz. I dzisiaj Wam pokażę, jak to wygląda. Także zapraszam Was do filmu. Pewnie będzie ciekawe. Zaraz otworzę z Wami. Ja go otworzyłem, co prawda, wcześniej ten ul, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale teraz przy Was otworzę. Otworzymy także ramki i przesuniemy. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda. I pokażę Wam też folię, którą przykryłem jakby konstrukcję ula, czyli teraz mniej więcej Wam opiszę. Włożyłem dennicę zamkniętą na szczelnie. Na to położyłem jeden korpus gniazdowy. W korpus gniazdowy włożyłem stare ramki, które mam wycofane z pasieki, z woskiem, z pokarmem, z miodem, no tam troszeczkę pyłku, no takie typowo wycofane ramki. I te ramki zabeleczkowałem od góry na szczelnie, zrobiłem lekko wentylację, na to położyłem folię bezpośrednio i na to położyłem daszek. I taki ul zostawiłem na 2 miesiące zakryty sam w sobie. I teraz Wam pokażę, jaki jest efekt tego mojego doświadczenia i pokażę Wam folię, którą położyłem na ramki i co się z nią stało. Także zapraszam do kolejnej części filmu. Dobra, jesteśmy przy ulu testowym, a może tak sobie siądę, żebyście widzieli. To jest mój ul testowy, który stoi na ciągu jakby z innymi ulami wśród. On jest zamknięty szczelnie, jak tutaj widzicie, nie ma wlotu, ale jest wentylacja. Tak samo jest u góry zrobione, jest wentylacja. Zobaczcie, tutaj już są larwy Barciaka na zewnątrz. Na zewnątrz ula jest pokryty jakby pajęczynką tą, którą tymi włókienkami, które Barciak składa jak gniazdo. Jak jest w środku jakby gąsieniczka. I patrzcie teraz, otworzę przy Was ten ul i zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie to? Zobaczcie, tu są... Dobra, więc tak, otwieramy daszek. No to ten daszek już widzieliście, pokażę Wam go jeszcze z bliska. Zobaczcie, ile tu jest tych larw. Ja robiłem to w ramach testu, ale powiem Wam jeszcze, co ja z tym zrobię, tak? Bo ja tego nie spalę ani nie zużyję jako tako, żeby coś z tym zrobić, ale ja to po prostu zagospodaruję. Mój syn swojego czasu w tym roku zaczął hodować sobie kurki rasy Silka i te larwy po prostu pójdą do nich do wydziubania. Będą się z tego bardzo cieszyć, to jest czyste białko, pokarm, więc była tutaj też myśl, żeby coś takiego hodować dla zwierzątek. Test się udał, tak? To jest około 2-miesięczny, bez jakichś specjalnych tam zabiegów, żeby to wyhodować.
Tak naprawdę zrodziło się to praktycznie znikąd. Daliśmy tylko warunki i odpowiedni pokarm dla owada i owad sam przyszedł, sam się rozmnożył. Sami widzicie, te wszystkie czarne kropki to są nowe punkty po prostu barciaka, to są odchody barciaka i całe kokoniki, larwy, które po prostu z tego wyjdą ćmy później, tak? Nasze woskowe ćmy. Więc co, ja zabieram się za otworzenie tego, zobaczymy co jest w środku. Dodam tylko przed otwarciem, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to było 10 ramek z woskiem i z pozostałościami miodu, czyli takie osuszone ramki do wycofania ze starym woskiem. Zobaczymy co się dzieje. Na pewno będzie to dla Was ciekawe. Zobaczymy co tam, jak to zjadły, jak spożytkowały. Zabieramy się za otwieranie. Lecimy. Beleczki całe, obłożone kokonami. Ja wyciągnę wszystkie beleczki i później Wam pokażę, co tam się dzieje w środku. Zobaczcie, każda beleczka. Ciach, wszystkie beleczki. Zobaczcie, cyk. Ale będą miały ptaki ucztę. Te kokoniki to są takie włókienka, dosyć mocne. Mi to się kojarzy, kurczę, jakby Wam to powiedzieć, pokazać, to mi się kojarzy z takim bawełnianym materiałem. Tu akurat w środku jest larwa, więc ja ją trochę zgniotłem, ale to jest tak jakby bawełna. Tak jak pająk robi, wije swoją pajęczynę. Dobra. Pewnie to nie jest bawełna, tylko to się nazywa pewnie jakoś profesjonalnie. Mi to się z tym kojarzy, tak? Także zobaczcie. To była ramka pełna wosku. To wszystko są larwy. To była ramka pełna wosku. Tutaj jest kolejna ramka pełna wosku. To czarne na dole to jest niestrawiony wosk, to jest to, co zostało z wosku. Ten syf, który zostaje po wytapianiu wosku, to jest właśnie to. Barciak tego nie zje. Barciak się tylko żywi woskiem, więc to są pozostałości po woszczynie, po wygryzieniu się pszczół, bo pszczoły jakby w momencie, kiedy są w stadium larwy, spożywają pokarm i wewnątrz komórki pszczelej po prostu wydalają odchody i te odchody wydalane tworzą taką jakby powłokę wewnątrz komórki i ta powłoka właśnie została. Wosk został cały wyjedzony, a ta powłoczka została niezjedzona przez barciaka i to jest pozostałość, to co już się nie nadaje do jedzenia. Zobaczcie, kolejna ramka. One były pełne wosku, tak? I kolejna ramka. Tutaj na dole widać pozostałość. Kolejna ramka. Tutaj widzicie nawet jest bardzo dużo tego, czyli była stara bardzo rama. I kolejna ramka z woskiem. Pełna ramka wosku. I tutaj mamy kolejną ramkę z woskiem. I powiedzmy, że przedostatnia ramka z woskiem. Pełen zapas. Barczek się tutaj żywił jak na stołówce w szkole. Tutaj to samo, tak? Czyli mamy pełne 10 ramek zjedzone, ale mało tego, pokażę Wam jak wygląda ulot środka. Zobaczcie. Tak wygląda dennica. To wszystko to jest odpad. To jest odpad po woszczynie. Grubość jakieś około, ja wiem, 2 cm, 2,5 cm. I tu wszędzie wiją się larwy barciaka, które wygryzały się z kokoników. I spadały tutaj do środka i miały pełną pożywkę i eleganckie miejsce do życia. Oczywiście to trafia zaraz do kurnika i kury sobie to spożytkują. Jak najbardziej będą miały ucztę dzisiaj cały wieczór, całą noc do rana. Będą to wcinać. Ja im to zaraz zaniosę. Niech się bawią. Ale w końcowej fazie, może tak, żebyście mnie widzieli, chciałem Wam pokazać to doniesienie, tą nowość, którą ogłosili naukowcy, że barciak wcina plastik.
Zobaczcie, te ramki nad między daszkiem a beleczkami były przykryte folią. Zobaczcie, jak wygląda folia. Tak Barciak rozprawił się z folią. To jest folia dosyć gruba, spożywcza. Więc tyle potrafił zjeść w 2 miesiące folii i 10 ramek wosku. Taki ogrom. I tutaj nie było żadnej hodowli Barciaka, nie był zakładany specjalnie, tylko po prostu były włożone ramki i dałem im warunki. Więc sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy z Barciakiem pszczelarz powinien walczyć, czy powinien zabiegać o ramki z woskiem, jeżeli zimuje ramki gdzieś w magazynie niezabezpieczone. Odpowiedzcie mi na pytanie, albo zastanówcie się, czy ramki trzeba zabezpieczać, czy nie. Tu nic nie było wkładane, były włożone czyste ramki z suchym, wysuszone, pobrane z magazynu do wycofania i włożone do ula, zrobione odpowiednie warunki, zamknięte na szczelnie. Nikt nie podkładał tu żadnego barciaka, żadnej larwy, sam się wyhodowały i zobaczcie, jak się rozprawiły z plastikiem. I powiem Wam szczerze, że woń z tego ula jest typowo alkoholowa, czyli to, że Barciak spożywa plastik i efektem ubocznym jest wydzielanie alkoholu, to jest prawda. Czyli mój test sprawdził się. Zrobiłem to z czystej ciekawości dla zabawy i to wszystko mi się powiodło. Jestem mega zadowolony, że to się udało i chciałem Wam też to pokazać. Także myślę, że dla Was będzie bardzo fajny podgląd na to wszystko. Nie wiem, czy ktoś jakby pokusił się o hodowlę w ten sposób Barciaka. Wiem, że są hodowle normalnie larwy Barciaka, jeżeli chodzi o pokarm, tak? I nie wiem, w jaki sposób ludzie to robią, jak to się odbywa, ale ja zrobiłem to w ramach mojego doświadczenia pszczelarskiego, że z Barciakiem na pasiece trzeba walczyć. Trzeba pilnować ramki w magazynie, żeby był przewiew, żeby były dystanse między ramkami. Nie pozwolić, żeby Barciak jakby miał szansę się zagnieździć między ramkami. Są pewne środki, są czynniki, które trzeba spełnić, żeby tego Barciaka unikać. Myślę, że może gdzieś tam w jakimś nagraniu do zimowli albo z magazynu ramek nagramy taki program dla Was, jak te ramki zabezpieczyć. I wcale nie róbcie podstawowego błędu, gdzie ja bardzo dużo słyszałem o tym temacie, że pszczelarze zamykają ramki szczelnie w workach bądź w beczkach i izolują w ten sposób od Barciaka. To jest nieprawda. Tutaj nie było żadnego Barciaka. To były czyste ramki z magazynu wyciągnięte, na których nie było Barciaka. Podłożone, zamknięte na szczelnie, przykryte folią, bez dostępu jakiegokolwiek pszczoły, gdziekolwiek. Tu są wszystko szczeliny pozatykane. I Barciak jednak sobie tutaj wszedł, dostał się, ćma. Tu jest jedyna szczelina wentylacyjna, która tu się znajduje. Tu wszystko było przykryte folią, więc sami widzicie, jaki jest efekt. Myślę, że to zobrazowało Wam troszeczkę siłę tego owada i potęgę, jak on może spustoszyć po prostu ramki podczas zimowli. To jest etap mniej więcej, tak jak wcześniej wspominałem, 2 miesięcy. A ramki, sami sobie policzcie, ile mamy w trakcie zimowania w magazynie. Także tyle chciałem Wam na dzisiaj pokazać i do następnego filmu. Cześć!